Ja mam wrażenie, że najpierw tak naprawdę była strzała. Z biedoty stworzyli armię, której bała się tak naprawdę średniowieczna Europa. Polski Związek Łuczniczy, jako organizacja państwowa, nie widzi łuczników tradycyjnych, który jest stanowczo więcej niż łuczników sportowych. Dzień dobry, witam Państwa. Szymon Gilis po tej stronie, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem w dniu dzisiejszym jest Włodzimierz Woźnica z firmy, która się nazywa Custom Arrows Manufacture. Dzień dobry, witam Cię, Włodku. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło. Związany jestem też z ogólnie pojętym polskim łucznictwem. Wychodzi na to, że już sam nie wiem od kiedy, czyli od jakichś 8-9 lat. To ładnie to brzmi, tak szczerze mówiąc. Ja zapomniałem jeszcze właśnie wspomnieć tutaj ludziom, o czym w dniu dzisiejszym będziemy rozmawiać, a będziemy rozmawiać o bardzo szeroko pojętym łucznictwie, szczególnie z łucznictwa tradycyjnego. Ale na samym początku chcę się od ciebie dowiedzieć, Włodku, informacji w ogóle, co było przed łukiem, bo łuk to jest prawdopodobnie kolejny wynalazek jakiegoś wcześniejszego wynalazku. Jak to wyglądało? Co było przed? Ja mam wrażenie, że najpierw tak naprawdę była strzała, że począwszy od, nazwijmy to, całej grupy czegoś, co potocznie nazywa się dzidą, czasem oszczepem, nie wiem, jakimś dzirytem i tak dalej. Myślę, że właśnie jakby, a mogę postawić nawet taką tezę, że najpierw była strzała, dlatego że w broni, którą my zapomnieliśmy, chociaż można ją zobaczyć, bo wedle mojej wiedzy na całym świecie odbywają się zawody z użyciem rekonstrukcji tej broni. W Polsce, na pewno w Biskupinie, jest nawet turniej. I teraz jest tak, że najprostsza i najbardziej polska nazwa tej broni to miotacz oszczepów. Nazwy obce to Altadl bądź Łomeda. I tutaj myślę, że właśnie jakby pierwsza była strzała, ponieważ w miotaczu oszczepów używa się właściwie strzały, dlatego że ma grot, dlatego że ma drzewce, ma też pierzysko, więc myślę, że na początku była to jednak strzała. Natomiast nie zmienia to faktu, że łuk sam w sobie jest chyba najdłużej używaną bronią. Także myślę, że łuk jest po prostu najdłużej używaną bronią. Kiedy się pojawiła tego tak naprawdę jest trudno określić, kiedy ona się pojawia, nie? Może być tak samo stara jak ludzkość, może być, wiesz, ciut młodsza, natomiast nie jest najstarszym rodzajem broni, jednakże myślę, że jest najdłużej używana. Biorąc pod uwagę, że łuk był używany też do niecenia ognia jako łuk ogniowy, więc wychodzi na to, że ludzie jakby znali nie tylko, nie wiem, myśliwskie, bojowe zastosowanie łuku, nie? Więc on był raczej potrzebny, nazwijmy to, na co dzień. Natomiast będę się upierał, że strzała jest starsza, czyli pocisk jest starszy. Zrozumiałe to całkowicie. Ja bym chciał jeszcze się do Ciebie troszkę uśmiechnąć na temat tego Altatlu, żebyś mógł troszeczkę więcej o nim opowiedzieć, bo ja i Ty wiemy dokładnie, na jakiej zasadzie on działa, a jest to fantastyczne i jednocześnie bardzo proste urządzenie do miotania pocisków, jakimi były no, długie i duże strzały bądź włócznie, prawda? No właśnie, to jest trochę tak, że z wyglądu jest to strzała, jest to trochę przerośnięta strzała, nazwijmy to tak, dlatego że w tej chwili używa się strzał w okolicach 2 metrów. Podejrzewam, że te długości, oczywiście
w zależności od miotającego, jego siły ramienia i tak dalej, myślę, że one mogły być, no, zaryzykowałbym, że nie wiem, będą dłuższe, ale nie przekroczą pół metra długości więcej, czyli myślę, że 2,30, 2,40, no, biorąc naszą miarę, to będzie absolutny maks. Miotacz oszczepów wynalazkiem jest tak starym, że wychodzi na to, że polowano na mamuty za jego pomocą, co akurat jest całkiem logiczne, dlatego że potrzebujemy czegoś, co jednak jest w stanie tego mamuta uszkodzić, a ktokolwiek próbował na przykład strzelać z łuku, czy czymkolwiek, nie wiem, ostrym rzucić nawet w surową skórę z dzika, ten pewnie wie, że nie tak łatwo. W sensie są zwierzęta, które choćby tak jak dzik mają skórę przyrośniętą jakby do siebie, do mięsa na żywca i w części na przykład karku jest to bardzo gruba skóra i naprawdę ciężko ją przebić, więc potrzebujemy jakby, no, skoro jest problem, potrzebujemy rozwiązania. I też jakby nie mamy dokładnego datowania, kiedy pojawia się miotacz oszczepów, ale ktoś odkrył, myślę, że najprostszym przykładem, jak się wpada na odkrycia, jest dzieciństwo. Ktoś odkrył, że można użyć czegoś, co w fizyce nazywamy, czyli nasza ręka, nasza ręka, do tego przedłużenie tej ręki. I nie wiem, czy bawiliście się jako dzieci, że zaostrzony kijek, nabite dzikie jabłko i nagle okazuje się, że leci dalej. Leci dalej, leci mocniej i tak dalej. No to jesteśmy na prostej drodze do odkrycia miotacza, dlatego że jeśli weźmiemy, no nie wiem, gałąź, która będzie prosta lub tam lekko gięta i będzie miała odrost, no, przypominający literę V, nazwijmy to w ten sposób, to właściwie będziemy już mieli gotowe narzędzie. Jeśli obrobimy wstępnie to ten wystający kawałek jakby w górę, no mogę zamieścić zdjęcia potem, jak to wygląda, to będziemy mieli miejsce, do którego możemy przyłożyć osadę naszego oszczepu i w tym momencie dostajemy broń miotającą, która naprawdę może nas zdziwić, bo ona wygląda prymitywnie. Oczywiście są bardzo nowoczesne wersje tej broni, gdzie ludzie wycinają to ze sklejek, z różnych tworzyw i tak dalej, ale jakby idea jest taka, że możemy to w każdych krzakach przysłowiowych jesteśmy w stanie skonstruować i kiedy na przykład zaczniemy próbować, po pierwsze, jaki ma to zasięg, jeśli jesteśmy w stanie tym oszczepem, czyli tą strzałą z pierzyskiem do tego miotacza, nie wiem, rzucić z ręki, że jesteśmy silni, znamy technikę sportową rzutu oszczepem i okazuje się, no może uda nam się do 50 metrów dorzucić, tak? To w momencie, kiedy dostaniemy właśnie już miotacz do ręki, kiedy okazuje się, że mamy, no właśnie, ramię z fizyki, to nagle możemy ten pocisk wysłać co najmniej na dwa razy dalej, tak? I jakby, no, jak ktoś nie spróbuje, to ciężko jest sobie to wyobrazić, ale to naprawdę, po pierwsze, to jest bardzo mocna broń, ponieważ polowano z nią, tak jak mówię, na mamuty, zresztą. Druga rzecz jest taka, nie tylko na mamuty, na różną zwierzynę, jest dość szybką bronią i przy minimalnej wprawie jest bardzo celną bronią. Można, że tak powiem, tak wyćwiczyć się w miarę krótkim okresie czasu. Znaczy na pewno nie osiągniemy takiej biegłości w krótkim okresie czasu, na przykład jeśli byśmy się chcieli posługiwać procą, która jest też bronią miotającą. Mówimy o procy potocznie nazywanej procą Dawida, a nie jakichś tam dwóch gumkach na patyku.
Więc myślę, że miotaczem oszczepu jesteśmy w stanie jakby nauczyć się szybciej posługiwać i o wiele celniej. Na tej samej zasadzie działa ten atlat i tak, kota. Tak, bo to jest jakby inaczej, są trzy, bo bardzo często jest to też mylone. Altadl, łomeda i miotacz oszczepów to jest tak naprawdę to samo narzędzie. Łomeda z całej tej rosyjskiej historiografii i tak dalej, no jakby wymyślono. Altadl jest dość uniwersalnym na całym świecie określeniem tej broni. Natomiast w Polsce, no też jakby nie, ja też rozumiem, bo nie wszyscy jakby znają, bardzo często na przykład znają słowo altadl, nie znają tego miotacz oszczepów. Natomiast właściwie jest to ta sama broń działająca na tej samej zasadzie. No one różniły się, inaczej wyglądają, nie wiem, 5000 kilometrów stąd, powiedzmy. Natomiast co ciekawe, miotacz oszczepów właściwie występuje, jak to się mówi, wszędzie tam, gdzie było jedzenie. I ten miotacz oszczepów też bardzo ładnie podąża za zwierzyną. Można to tam, że tak powiem, z badań zobaczyć, że tak jak przemieszczała się zwierzyna, tak przemieszczali się ludzie za zwierzyną, a za tym idą znaleziska właśnie tych miotaczy oszczepów, czy też jak to woli altatl, nie wiem jak to się odmienia. Są groty, są same jakby urządzenia miotające, czyli miotacze są znajdywane, lub ich części. Jakie są w ogóle najstarsze znaleziska na Ziemi, które potwierdzają istnienie łuku? Oj, inaczej, znaleziska tak, mamy, jeśli chodzi o Polskę, to mamy dość problematyczne znalezisko. No właśnie, problematyczne znalezisko albo jego brak. Temu się pojawiło, jak łuk z Bolkowa, który był wydatowany teoretycznie na mezolit i tak dalej. Natomiast wychodzi na to, że sporo środowisk naukowych podważa to, że to jest bardzo naciągnięte i tak dalej, i tak dalej. I szczerze, bo tak naprawdę jest to teoria jednego naukowca, ten łuk z Bolkowa, niepotwierdzona. Wychodzi na to, że nie jest potwierdzona przez, że tak powiem, naukowców zajmujących się tym, że tam wytykane są błędy takie oczywiste, w sensie, że jakby nigdy w artykułach nie zostało to dobrze zmierzone, zważone, wiesz, pokazane, przekroje i tak dalej. Znaczy są po prostu posługiwanie się tak, jakby czytając ten artykuł, faktycznie można odnieść wrażenie, że jest to artykuł z początku wieku XX, a nie z końca XX wieku, gdzie bądź co bądź metody badawcze mocno się zmieniły. Więc jakby możemy opuścić ten temat, bo to wychodzi na to, że to fantastyka. Dość dobrze udokumentowanymi łukami, które niestety zaginęły. Druga wojna światowa niestety z wieloma zabytkami, z wieloma kolekcjami też obeszła się jak się obeszła, wiemy raczej to wszyscy, więc tak zwane łuki z Opola zaginęły. Łuk z Opola był całkiem fajną konstrukcją, przynajmniej to co zachowało się, że tak powiem, jako rysunki, pokazuje, że po prostu były łuki z Opola, były cisowymi, dość długimi łukami. Były dwa prawie takie same. Jakby no widać, że były to łuki w typie łuków długich. Jest to już, że tak powiem, historia, którą raczej nie da się już kontynuować. Mamy tak naprawdę wczesne średniowiecze pokazuje nam w Polsce
fragment łuku z Wawelu, po to nazywany łukiem wawelskim. To jest 60 cm ramienia z podwójnym zaczepem. Datowany jest ten łuk 10 chyba lub 10-11 wiek. Znaleziony został w 54 roku. I jakby na tym byśmy bazowali, że w Polsce pewnie jest to najstarsze znalezisko łuku. Oczywiście on jest opisywany, że te podwójne zaczepy, że jest to bardzo rzadkie i tak dalej. No nie do końca. Właśnie dlatego, że łuk z południa, czyli łuk z Mikulczyc też miał podwójne zaczepy. Natomiast jeśli chodzi o znaleziska jeszcze wcześniejsze, czyli nie u nas z wczesnego średniowiecza, bo tak jak mówię, jedynie ten łuk, fragment łuku nazywanym łukiem wawelskim, to pewnie trzeba, że tak powiem, spojrzeć chociażby na bagienne tereny Skandynawii, więc mamy Holmegard. I tutaj, no właśnie, różne teorie, te łuki są bardzo charakterystyczne. Łuk z Holmegard, czyli wyodrębniony majdan, po czym szerokie, płaskie ramiona i usztywnione końcówki, czyli gryfy. Najbardziej jakby znane jest to znalezisko z Holmegard, ale okazuje się, że jest to powtarzalne znalezisko, że nie tylko w Skandynawii. Ta forma łuku wędrowała, znajdywane są w Niemczech, na Schleswig-Holstein, czy nie mylę, jest znalezisko takiego łuku. Są znajdywane też w częściach, w innych częściach Europy, jakby ten typ łuku. No i tutaj jest oczywiście kwestia datowania, tam mezolit i tak dalej, i tak dalej. No jakby to też się zmienia, bo wiadomo, że dawne metody datowania w tej chwili są lepsze i tak dalej, i tak dalej. To są łuki wykonane z jednego kawałka drzewa. Z wiązu, z jesiona i z cisu. Natomiast, że tak powiem, wschód i Zakaukazie obfituje w drugi typ łuków, bo o tym nie powiedziałem, że łuki najprościej jest podzielić na łuki po prostu z jednego kawałka drzewa i łuki kompozytowe, gdzie są sklejane z różnych materiałów. I faktycznie na wschodzie znajdywane są łuki dość datowane na... nie wiem, czy na przykład takie jest bardzo ładne znalezisko łuku. W tej chwili, jak się nie mylę, to wystawione jest w Chinach, w muzeum w Xining. Łuk, który określany jest jako właśnie łuk scytyjski, gdzie jest dość znany, bo dlatego, że między innymi Polak, czyli Karpowicz, go dość dokładnie opisał. No ale to jest już taka trochę inna zabawa, dlatego, że tam jednak ten róg ścięgna, które wśród naszych ludzi wzbudzają mocne zainteresowanie i pobudzają wyobraźnię, natomiast jakby to jest troszkę inna bajka i ciut późniejsza. Ale tutaj na tych terenach, mówię, jeśli pominiemy dość kontrowersyjny ten tak zwany łuk z Bolkowa, no to zaginione opolskie łuki, wczesno-średniowieczny łuk z Wawelu, późniejsze łuki to właśnie Skandynawia, znaczy wcześniejsze łuki to Skandynawia, czyli z najsłynniejszym tym Holmegard,
Mamy też, nie wiem, Oberflach, Tuk, Oberflach, Starigardu. No, to są takie nazwy, które się pojawiają. Nie chciałbym też jakby, nie chciałbym... to nie jest przepis na znajdywanie jakby zabytków i ten, dlatego że, tak jak mówię, zmienia się to, w literaturze występują te łuki, możemy o nich poczytać, ale z własnego doświadczenia też wiem, często znaleziska z lat właśnie 50., 60., no i okazuje się, że po wtórnym badaniu zmieniają się datowania i tak dalej, więc może po prostu skupmy się na tak naprawdę naukach, które są tutaj, nie? Dokładnie, nie dokładnie. Wiem, czy nie zakręciłem za bardzo, ale... Przejdźmy może do następnego tematu i tutaj zacytuję troszeczkę kawału naszego polskiego. Powiedz mi, z czego składa się łuk bojowy? Tak, łuk bojowy to jak dzida bojowa, tak? Składa się tam sprzed dzidzia i tak dalej. Skupiamy się raczej na wszelakich formach łuku z jednego kawałka drewna, bo nie ukrywajmy, no jest to nasze chyba najstarsze dziedzictwo. Słowiańszczyzna ma to do siebie, że była lesista, więc nikt nie kombinował. Znaczy przez swoją lesistość można było po prostu wykonywać łuki z dobrych gatunków drzew. Więc z czego składa się łuk? Najprościej jest to tak określić, że ma dwa gryfy, czyli te zakończenia, gdzie przeważnie jest rowek na cięciwe. Ma dwa ramiona poniżej tych gryfów, czyli te części, nazwijmy, które się uginają. I mamy majdan, czyli mniej więcej w środku łuku, to miejsce, gdzie łuk trzymamy. Ale łuk nie zadziała, nie posiadając cięciwy, bo tak naprawdę długi łuk mniej lub bardziej też przypomina oszczep. Natomiast w momencie, kiedy założymy cięciwę, dostajemy sprężynę prostą. I ten łuk może nam zacząć działać. Oczywiście potrzebujemy do tego jeszcze pocisku. Natomiast takich, bo ja też posiłkuję się notatkami. Już. Oczywiście łuki tak. Łuk prosty, jakby nazwę zawdzięcza, swoją nazwę zawdzięcza nie tylko temu, że po zwolnieniu cięciwy przypomina prosty kij, ale też pewnie ze względu na dość prostą budowę. To jeszcze raz, jakby te łuki bywały w dość różnych przekrojach, bo były płaskie, owalne, prawie okrągłe. My jakby też bardzo często bazujemy na takim łuku prostym, który wielu się wrył dość głęboko, czyli coś, co nazywamy długim łukiem angielskim, co nie do końca jest jakby super trafną nazwą, dlatego że łuk, zanim w Anglii zrobił karierę, jest jednak długim łukiem walijskim, wykonywanym w dużej mierze z klonu. Natomiast co jeszcze do jego budowy? No, są dość, znaczy długie to pojęcie względne, ale mniej więcej od 170 do 200 cm. No, to jest taki standard, nazwijmy to, długiego łuku. Oczywiście były krótsze, były też powyżej 2 metrów. Te, które nazywamy łukami angielskimi lub w typie łuku angielskiego, najczęściej są właśnie łukami, że tak powiem, dekształtnymi, czyli jakbyśmy go przecięli na środku i spojrzeli,
to będzie to przypominało mniej więcej literkę D, z czego z płaskim grzbietem i z brzuszkiem w kierunku łucznika. Nie wiem, czy da się to powiedzieć prościej. Także... Strzała jak pocisk też składa się z paru rzeczy. I najprawdopodobniej tak. Się tutaj mogą dosyć ładnie zdziwić, że to nie jest taka prosta sprawa zrobić tak, prawda? To znaczy tak, w moim, że tak powiem, szukaniu, znaczy inaczej, strzała mnie fascynuje. Jak mam być szczery, to jest tak, że łuk jest dla mnie inaczej, no podziwiam łuki, mam wielki szacunek do łuków, jednak do łuków drewnianych. Zaryzykuję, jest to najtrudniejsza forma łucznictwa, ale naprawdę można dojść do wielkiej wprawy, używając bądź co bądź bardzo prymitywnej broni. I jakby powiedzmy gdzieś w czasie, kiedy jakby moje zetknięcie też z rekonstrukcją historyczną, miało miejsce, to właśnie takie pierwsze zetknięcie się z moim przyjacielem, czyli z Bogdanem Popkiem, dla mnie był to człowiek, który za pomocą właśnie tego długiego kija i strzały, które robił sam, strzały w typie bojowym, czyli skutym grotem, drzewce ciągnięte z karłowatej sosny, plus pierzyska, potrafił za pomocą tego łuku niezwykle precyzyjnie strzelać. Dla mnie był to wtedy kosmos i myślałem, jak wielu ludzi, że to jest kwestia łuku. Że wiesz, dobry, a jeszcze właśnie, a jeszcze cisowy, jak on by był, to już w ogóle będzie samo strzelać. No tak to nie działa. Nawet najlepszy łuk z kiepską strzałą będzie nam płatał figle, a nie będzie, że tak powiem, a nie będzie celną bronią. Dlatego jakby mimo tego, że jestem zakochany w łukach, nazwijmy to w łukach długich, w łukach prymitywnych, to jednak skupiłem się na strzale, bo dla mnie ten pocisk jest niesamowity. Proszę sobie wyobrazić, Dzięki spotkaniu z też taką w sumie, jeśli chodzi o propagowanie łucznictwa, to ikoną. Dla mnie to mógłby być, że tak powiem, chyba nawet nie ojciec, a dziadek, czyli Henryk Wittkhase, Niemiec, który ma wydawnictwo wydaje po prostu książki związane z łucznictwem z całego świata. Pół życia pewnie podróżuje po wszystkich kontynentach. Dzięki niemu mogłem zobaczyć na przykład strzałę pigmejów i my mniej więcej zdajemy sobie sprawę, jak wygląda strzała do łuku. Mniej lub bardziej. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że dostajecie do ręki strzałę, która ma raptem 30 cm, wygląda jak patyk do szaszłyka. Lotki ma zrobione z liści, a właściwie z jednego liścia. Ja myślałem, że to żart. I zapytałem tego Henryka, do czego oni z tego strzelają. Bo mówię, jeśli strzała ma 30 cm długości, to łuk nie będzie dłuższy niż 60. On mówi, że tak, strzelają do ptaków. Żywią się ptakami, więc ten. Ja mówię, a jak jest z celnością? On mówi, wyobraź sobie, że z 30 metrów są w stanie trafić limonkę, raz za razem. No przyznam, że głowa wybuchła, łuk też widziałem. No nie wiem, czy po 2 latach strzelania z takiego sprzętu byłbym w stanie go opanować, bo dla mnie to po prostu miniatura. Ale ludzie posługują się też taką strzałą. Tak jak mówię, 30 cm. Prędzej bym ją umieścił, gdybym ją pewnie znalazł, pewnie bym ją umieścił w dmuchawce gdzieś, wiesz, z lasów Ameryki Łacińskiej, a nie na łuku.
Ale właśnie, to o czym też wspomniałeś, po czym można zobaczyć strzały bądź z Brazylii, bądź z Afryki, gdzie nagle nie wiemy, czy jest to strzała, czy jest to oszczep, bo ma taki rozmiar. No, bez mała, ja mam zdjęcia, notabene też z kolekcji tego Henryka Witthase, mam zdjęcia grotów strzał z Afryki, to niektóre z tych grotów mają 40 cm długości. No, to inaczej, myślę, że wielu z nas pewnie nie założyłoby tego właśnie na łuk, tylko by próbowało tym rzucać, ewentualnie by pomyślało, że jest to strzała z miotacza oszczepów. No, różnorodny strzał jest olbrzymia, natomiast najprościej też określić, że strzała oprócz grotu, bo wszyscy też, znaczy nie wszyscy, no generalizuję, ale bardzo dużo ludzi uważa, że grot w strzale jest najważniejszy, natomiast cała reszta to taki kwiatek do kożucha, natomiast no nie. Dlatego, że jednak drzewce strzały są moim zdaniem bardzo ważną sprawą. Zresztą łucznicy, którzy praktykują łucznictwo, znają takie pojęcia właśnie jak chociażby spin strzały, czyli że no właśnie, giętkość lub sztywność, jak to woli, strzały, musi być dopasowana do długości naciągu, czyli tak jak daleko napinamy, i do siły łuku. Są tabele, one, jeśli się nie mylę, to pojawiają się te tabele gdzieś w latach 50. w Stanach, gdzie można to wyliczyć mniej więcej trafiając w to. I na podstawie tego można zbudować mniej lub bardziej udaną strzałę. Natomiast wschód posługiwał się trochę inną logiką, ale to też związane było z trochę inną techniką łuczniczą. Ale jeśli zobaczymy, pojedziemy do muzeum na Lednicy i zobaczymy znalezisko z jeziora lednickiego, czyli drzewce strzały, i znajdziemy w tej gablocie, bo te gabloty tam są tak oświetlone, że jeśli ktoś ma wadę wzroku, to potrzebuje okularów. Ale jeśli przypatrzymy się dobrze, to drzewce zostało też wielokrotnie narysowane, internet jest takim medium, że jest to dostępne, to proszę zwrócić uwagę, że nie jest to prosty patyk, do którego z jednej strony przyklejono pióra, a z drugiej strony przyklejono grot. Proszę zobaczyć, że on jest bardzo precyzyjnie wyprofilowany, że ma tak zwaną główkę, że nie jest równy po całej długości, tylko właśnie jest profilowany, jest najgrubszy w środku, schodzi jakby w kierunku grotu i w kierunku osady. Osada właśnie, tak jak mówiłem, jest główką. Czyli jest to no, dość precyzyjny pocisk, a nie tylko kawałek patyka z nadzianym grotem, tak? Także strzała fascynuje mnie bardziej. Najprostszy podział to jest, jakbyśmy właśnie wzięli strzałę do ręki, najprostszą rzeczą to jest grot, drzewce, pierzysko i wycięty rowek, osada. I bardzo wielu ludzi podchodzi do tego w ten sposób, że to żadna finezja. Natomiast jeśli zobaczymy na strzały zarówno egzemplarze, powiedzmy, muzealne, jak i egzemplarze, które czasami pojawiają się, albo my podróżujemy i trafiamy na wystawy, gdzie są zabytki łucznicze. Czasami trafimy na bardzo pięknie malowane łuki, ale możemy też się spotkać z niezwykle ładnymi zdobieniami na strzałach. Proszę się przyjrzeć po prostu
lepiej tym strzałom i zobaczymy wtedy, że to nie jest taka prosta sprawa, w sensie, że one naprawdę, to są takie małe dzieła sztuki, niektóre są bardzo skromne, ale właśnie, ale w prawne oko zobaczy, że ktoś poświęcił temu naprawdę sporo czasu, niektóre są niezwykle zdobne, jeśli, nie wiem, ktoś najbliżej, to w Dreźnie, w Muzeum Wojskowości Komnata Turecka, i możemy tam zobaczyć takie dzieła sztuki, że no, dla mnie są to dzieła sztuki, nie? Ale na przykład strzała z lednicy, która została wyciągnięta z jeziora i po prostu dla wielu ludzi jest brązowo-czarnym kawałkiem patyka na wystawie, dla mnie to jest takie samo mistrzostwo świata, jak te malowane tureckie strzały, no. Myślę, że gdybyśmy ją, gdybyśmy po pierwsze mieli możliwość zobaczenia, jak ta strzała wyglądała, zanim wpadła do tego jeziora i w nim została, to tak, to było, no to było po prostu kolejne dzieło sztuki, no. Taką jeszcze ciekawostkę, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, opowiem. Mam tutaj też takiego kolegę, który tworzy strzały. Ty go też znasz, bo on ciebie nie polecał, żeby z tobą sobie porozmawiać. I co się kiedyś zdziwiłem, opowiadał mi taką historię, że chciał kupować pióra do lotek. No i zadzwonił do tego człowieka, który sprzedawał te pióra i zadał mu pytanie, na które tamten człowiek zgłupiał, bo spytał się, czy te pióra są prawe czy lewe. Tak. No właśnie, i większość ludzi nie wie nawet, że tam dobiera się do strzał jeden rodzaj piór. To nie mogą być z lewej strony i z prawej, to mogą być albo z prawej, albo z lewej. I albo, momencie, z prawego, strzały... albo z prawego, albo z lewego skrzydła. To tak najprościej powiedzieć. Inaczej, musielibyśmy kogoś zapytać, kto zajmuje się strzałami japońskimi, dlatego że tam wykorzystywane są, no i tutaj nie chcę się pomylić, ale wiem, że nie wiem, jaki to ma cel. Zaznaczam, że nie wiem, jaki to ma cel, z chęcią nigdy jakby nie zagłębiłem się w włócznictwo japońskie. Owszem, strzał kilka XVIII-wiecznych miałem w ręce, mogłem zobaczyć, jak były wykonane, natomiast wiem, że w japońskich strzałach używano, jeśli się nie mylę, to dwóch piór lewych, jednego prawego, ale inaczej, nie będziemy drążyć tego tematu, dlatego że ja nie jestem w stanie odpowiedzieć dlaczego, a tak samo jak nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć, czy to przypadek, czy to prawda. Natomiast w kilku miejscach jakby natknąłem się na to. Ale tak, strzały, oczywiście to też jest trochę taka historia jak z łukiem cisowym, że to jest po prostu mistrzostwo i każdy cis jest super łuczny. To bzdura akurat, nie. Nie z każdego cisu wykonamy dobry łuk. Jednak tam inne aspekty cisu wygrały tą wojnę o materiał doskonały. Natomiast jeśli chodzi o strzałę, tak. Strzały pierzy się, że na jednej strzale, jeśli przyklejamy trzy lotki, bo lotki mogą być jeszcze dwie, może być cztery, są też właśnie, a propos Afryki, gdzie tych lotek jest 6, 8. Ja myślę, że jest to związane też z tym, żeby ta strzała nam nie uciekła, wiesz, w buszy. Chodzi o szybkie hamowanie. Strzały flu-flu używane do strzelania do rzutek też mają, albo są pierzone po spirali, albo na przykład mają 6-8 lotek, żeby zwiększyć siłę hamowania. Ta strzała po wystrzeleniu w powietrze po prostu w pewnym momencie zawiśnie, obróci się i spadnie na ziemię, nie poleci nie wiadomo gdzie, więc tu jestem w stanie, tak samo jak ciężar strzału, nie wiem, w Ameryce Łacińskiej jestem w stanie wytłumaczyć tym, że ta strzała wysłana w te korony drzew, fajnie by było, gdyby do nas wróciła, a nie zawisła gdzieś, nie? Więc tutaj rozumiem. Natomiast tak, na strzałach kleimy albo trzy lotki prawe, albo trzy lotki lewe. Co ciekawe,
Obecnie używa się w dużej mierze lotek tak zwanych ciętych, gdzie stosina jest rozcinana i to, co przyklejamy do strzały, tam widać tu, no to jest czasami pół milimetra, ale widać twardej stosiny, bo w tej chwili wykorzystuje się najwięcej jednak piór z indyka amerykańskiego. Natomiast jakby wcześniej w dużej mierze były to pióra, które były, potocznie nazywa się to pióra darte, czyli były odrywane od stosiny, gdzie została, jakby zostaje tylko taka błonka ze stosiny, która trzyma to całe pióro, jest niezwykle cienka, dlatego po przyklejeniu na drzewce ona praktycznie znika, nie musimy stosować owijek ani jakichś innych wynalazków. Co ciekawe, myślę, że kiedy klejono lotki choćby na dziegciu, to właśnie to oddarcie pióra lub darcie pióra, jak to woli, powodowało, że dość łatwo było przyłożyć to pióro do bądź co bądź klejącego dziegciu, po czym w momencie, kiedy przywiązywano, bo lotkę jeszcze przywiązywano dodatkowo, przywiązywano za pomocą właśnie włókna, nie wiem, włosia z końskiego ogona, no tutaj też jest mnogość, to ta właśnie cienka stopka bardzo ładnie zapadała się w dziegieć, dzięki czemu myślę, że nawet to sznurowanie nie było aż tak potrzebne po jakimś czasie. Zresztą pewnie nikt tego nie naprawiał, jak się wytarło. Także, że tak, lotki prawe bądź lewe. są łucznicy, spotkałem się z tym, że ktoś mi kiedyś tak rzucił, że... Bo ja też jakby jestem przekonany, że lotki lewe są lepsze. Może być to oczywiście totalna bzdura, ale kiedyś ktoś mi rzucił tekst, że spójrz na ptaki, przez które skrzydło częściej zawracają. Myślę, że trzeba by było spytać ornitologów, bo jakby logika podpowiada, że jest 50-50. ale tak, usłyszałem, że zobacz, jak ciągami kominowymi, jak wiesz, jak się ptaki wznoszą, to przez które skrzydło, że mówi ten. Ja owszem, jeśli to jest totalnie absurdalna teoria, to jakby wyciągając pióra ze skrzydeł właśnie ptaków nad, takich, nazwijmy to, dzikich, czy to prawe, czy to lewe, mam wrażenie, że lewe są ciut mocniejsze, ale jak w każdej branży tutaj też pewien element, że tak powiem, magiczności istnieje i myślę, że to może być naprawdę tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie, ale o tych lewych lotkach usłyszałem w Polsce od dwóch osób, że są mocniejsze, natomiast nasze rozmowy z łucznikami za granicą, a właściwie z łucznikami ze stepów, czyli z Kirgizji, okazało się, że oni też wolą pierzyć strzały lewymi lotkami. Więc, a nóż widelec, coś w tym jest. Coś w tym jest, to już czuć. No, ale powiem ci, że jak coraz bardziej ciebie słucham na temat tego łucznictwa, to zastanawiam się, że to nie jest naprawdę prosty temat i zgłębienie całości, jeżeli chodzi właśnie o produkcji łuku, która jest naprawdę już kosmiczna, tak samo jak i właśnie robienie strzał, to co wspominałeś, większość ludzi nie wie, że strzała posiada coś takiego jak spin, albo to, że na przykład robi się z jednego rodzaju pióra, to jest coś naprawdę dla mnie osobiście fantastycznego. Przejdźmy jednak natomiast do następnego pytania do ciebie. Chciałbym się zapytać właśnie na temat łucznictwa na ziemiach polskich, jak to wyglądało historycznie, a jak to wygląda teraz, bo łucznictwo tradycyjnie w Polsce się dosyć dobrze ma. Tak, myślę, że znaczy inaczej. Historycznie jest bardzo ciężko oddzielić łucznictwo, jakby podzielić na grupy, że nie wierzę w to, że oddzielną grupą było łucznictwo bojowe, a oddzielną grupą było łucznictwo myśliwskie,
Po prostu w to nie uwierzę. Myślę, że łuk i łucznicy to w dużej mierze myśliwi, czyli za pomocą łuku, po pierwsze, można było przetrwać, można było polować, oczywiście można się było też bronić, bo jak etymologia słowa broń jest jednego od bronienia, a nie od atakowania. Natomiast myślę, że to jest z tymi łucznikami później, że tak powiem, łucznikami, nazwijmy to w szeregach bojowych, bądź w szeregach władców, myślę, że spora ich część jakby rekrutowała się z ludzi, którzy pozyskiwali w ten sposób mięso, dlatego że jeśli oni potrafili precyzyjnie posłać strzałę do zwierzęcia, to ktoś dostrzegł potencjał w tym bojowy, że można wysłać tą strzałę do człowieka. A druga rzecz, że jeśli ty potrafisz strzelać, to ja ci zapłacę za to, żebyś mi tutaj tych na przykład 20 nauczył strzelać, a jak oni nie będą się chcieli uczyć strzelać, to no, stoki na goły zad i będą chcieli się uczyć strzelać, nie? Więc polowali dla futer i tym się trudnili, nie? Natomiast wykorzystano ich zdolności do precyzyjnego strzelania. I myślę, że na ziemiach no nie tylko Polski, bo w ten sam sposób to działało, że jeśli, nie wiem, byli myśliwi na usługach, nie tylko na usługach swoich rodzin, ale na usługach jakiegoś tworzących się zrębków państwowości, to ktoś dostrzegł potencjał tego łuku, że skoro ty potrafisz precyzyjnie strzelać właśnie do, nie wiem, do jelenia, do dzika, i zapewniasz sobie i nam mięso, to w sytuacji podbramkowej przecież możemy wykorzystać tą broń, możemy wykorzystać, no właśnie, tą broń do obrony bądź do ataku. Przecież podobna sytuacja, o której mówię, którą możemy w miarę dokładnie prześledzić, to jest właśnie to już osławione łucznictwo angielskie, gdzie Anglicy, kiedy dostrzegli potencjał w długim łuku walijskim, to z biedoty stworzyli armię, której bała się tak naprawdę średniowieczna Europa, bo strzała wysłana w niebo zawsze wróci, ale nigdy nie wiemy pod jakim kątem, więc zasłanianie głowy tarczą z tym, że mamy przestrzelone stopy, nogi i tak dalej, nie? No i na odwrót. Więc tutaj myślę, że ta droga łucznictwa właśnie tak wyglądała. Myślę, że od myślistwa, od tego, że zresztą jestem przekonany o tym, że na przykład zabieranie syna na polowanie do lasu z łukiem nie polegało na tym, żeby dać mu jakiś dziecięcy łuk do ręki i po prostu strzelaj we wszystko, co się rusza, bo w całym myślistwie z łukiem myślę, że największa, albo inaczej, strzał jest już wykończeniem pewnego procesu, a cały ten proces to jednak nauczenie się podchodzenia zwierząt i tak dalej, bo prosta zasada naszych przodków, nie strzelano bez sensu, nie raniono zwierząt bez sensu. Ponieważ jeśli ty 2-3 dni nie jadłeś, to ten chybiony strzał mógł kosztować ciebie życie. Natomiast podchodzono bardzo blisko. Dokładnie. Wspominałeś jeszcze właśnie o takim czymś jak wykorzystanie tego łuku bojowego, długiego, walijskiego. Gdzieś słyszałem właśnie taką ciekawą historię na temat przekleństwa dla łuczników, gdzie armia angielska rozgromiła armię francuską właśnie dzięki łucznikom i teraz Francuzi mają takie przekleństwo, że chwytają tego kciuka prawej ręki i zagryzają go, pokazując, że odetną wszystkie kciuki ludziom, którzy strzelali do nich, żeby po prostu nie mogli strzelać z tej strzały.
całej. To znaczy jest tak, że tutaj jest kwestia, czy odetną kciuk, czy odetną dwa palce, bo jest ten słynny angielski gest wystawiania dwóch palców, który oczywiście w kulturze amerykańskiej zmienił się w jeden i środkowy. Natomiast to akurat jest prawda, że angielscy łucznicy w wojnie stuletniej, kiedy zostali pojmani, nie mieli lekko. Za pomocą dłuta obcinano im palce. Oczywiście później też często kończono ich żywot, natomiast tak, to była zemsta, w sensie obcięcie palców włócznych to była zemsta. Nawet jeśli puszczono by go wolno, to nigdy już nie nauczył się tak strzelać z ręki drugiej, a obcinanie kciuka to myślę, że jest to kwestia obcięcia tego, że nagle tracimy przeciwstawny palec, więc nie jesteśmy w stanie utrzymać majdanu łuku. Myślę, że to tak mogło iść w ręce. Jeśli ktoś jest, najprostsza rzecz, jeśli ktoś jest praworęczny, to lewą ręką trzyma łuk, więc pozbawienie go kciuka powoduje, że nie jesteśmy w stanie go utrzymać, a w ręce prawej, jeśli pozbawimy go palca środkowego i wskazującego, bo tymi najczęściej się posługujemy, nie jesteśmy w stanie napiąć cięciwy na strzały i tak dalej. No, jakby historia ludzkości i historia wojen, tak, to nie zawsze honorowe rozwiązania. Natomiast... Jeżeli chodzi właśnie o prekursorów tego współczesnego łucznictwa historycznego, tradycyjnego w Polsce, jak to się w ogóle zaczęło, kiedy się zaczęło i od kogo? To znaczy, jakby jeszcze inaczej, ponieważ już w epoce wiktoriańskiej odkryto, że łuk może służyć do takiej rywalizacji na polu sportowym. Podejrzewam, że historia łuku i historia łucznictwa jest nierozerwalna ze sportem, dlatego że nie można używać łuku tylko i wyłącznie w czasie wojny, dlatego że stracimy do niego wprawę. Turcy mają takie powiedzenie, ono być może jest starsze niż państwo osmańskie, być może jest powiedzeniem perskim, nie wiem, ale że jeśli zostawisz łuk na dzień, to łuk zostawi ciebie na tydzień. Ktoś, kto strzela, zrozumie tą jakby sentencję, że faktycznie tracimy, jakby zostawiając łuk, tracimy, my wiemy, jak to robić. To jest jak z jazdą na rowerze. My wiemy, jak to robić. Natomiast będziemy, że tak powiem, zamiast swój poziom podwyższać, to będziemy go albo utrzymywać na jakiejś takiej stałej, albo będzie niestety nasza sprawność z tym łukiem spadać. Dlatego ja zawsze mówię, że ideałem jest codzienne wystrzelenie 12 strzał w pełnym skupieniu. No byłoby to idealne, nie zawsze się udaje. Natomiast jeśli chodzi o, że tak powiem, takie łucznictwo, nazwijmy to tradycyjne, ale też związane ze sportem, bo łuki sportowe do niedawna, całkiem do niedawna, przypominały tak naprawdę długie łuki, bo nie były to, jeśli nawet były to łuki kompozytowe, bo były klejone już na przykład z dwóch czy trzech gatunków drzewa i to już jest dwudziestolecie międzywojenne, to jest nadal w swej formie długi łuk. I jakby... jeśli chodzi o takie łucznictwo tutaj, na tych ziemiach, to w jakiś tam sposób historia mojej rodziny otarła się o to łucznictwo. Oczywiście nie miałem o tym pojęcia, to nie jest tak, że ta tradycja łucznicza jest jakoś kultywowana w mojej rodzinie, bo nie. Natomiast okazało się, że mój nieżyjący wujek, który był brał udział w pierwszej olimpiadzie łuczniczej na ziemiach polskich jako młody chłopak, jakiś tam młodzik. Nie mam jakby informacji szczegółowych, natomiast
Jeśli chodzi, to jest tak. Mam tutaj taki artykuł wydany na jubileusz Łucznictwa we Lwowie. To jest Gazeta Galicyjska, wychodzi po dzień dzisiejszy. Łucznictwo we Lwowie, jubileusz 85-lecia. Bardzo dość ładnie jest tutaj napisane, że tam łuk jest genialnym wynalazkiem, bez którego nie byłoby rozwoju cywilizacji. Łuk wspólnie z ogniem i kołem to jedno z trzech najważniejszych wynalazków ludzkości. W sumie dlaczego by się nie zgodzić? I też dalej o strzelaniu z łuku wspomina Biblia, wspominają mity greckie, Herkules, Apollo, Diana, Artemida. No ale właśnie, też jakby ta forma, że amor jest pokazywany, są pokazywani też później chrześcijańscy święci, no, choćby święty Sebastian, który ma jest naszpikowany strzałami. Notabene jeszcze jakby to też bardzo dobra forma poznawania historii strzały. To malarstwo. W moim przypadku to było kilka kościołów, gdzie, ale są takie też o wiele słynniejsi malarze, gdzie można zobaczyć, oni malowali strzały z natury. Jak święty Sebastian jest, że tak powiem, postacią wymyśloną przez nich jako mężczyzna mniej lub bardziej nagi, tak bardzo często strzały są malowane z natury, czyli mieli dostęp do strzału. I naprawdę to jest ciekawa rzecz, można to sprawdzić, bo na przykład włoscy malarze najczęściej używają strzał, które mieli od kogoś z Wenecji, a te strzały są na przykład z państwa osmańskiego i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę warto czasami się przypatrzeć. Natomiast wracając do tego nowożytnego ucznictwa, to jest tak, że strzelanie z łuku znalazło się w programie nowożytnych igrzysk olimpijskich. Jednak organizatorzy tych nowożytnych igrzysk olimpijskich nie mogli dojść do zgody w określeniu zasad itd., itd. Dlatego w 1924 roku łucznictwo zostało wykluczone z programu zawodów olimpijskich. A wróciło dopiero na olimpiadę w 1972 roku. I organizacja Międzynarodowa Federacja Łucznictwa, po dzień dzisiejszy działająca, czyli FITA, to jest jedyna federacja sportowa, która powstała we Lwowie. Tarcza, tą, którą znamy, z kolorem żółtym w środku i te kręgi kończące się na białym, to nie jest wynalazek ze świata. On został opracowany na moich ziemiach, czyli w Galicji. Został opracowany i FITA, czyli ta właśnie Międzynarodowa Federacja Łucznicza, powstała we Lwowie. I opracowała regulamin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I 26. Mistrzostwa Świata w strzelectwie, bo tak to się nazywało, zdecydowano przeprowadzić się w Polsce. Lecz Warszawa, jako stolica państwa, nie posiadała stosownego obiektu, dlatego ta zaszczytna misja przeprowadzenia tych Mistrzostw Świata w strzelectwie przypadła Lwowowi, który na Kleparowie posiadał jedne z najnowocześniejszych na tamte czasy strzelnic. 7 dla strzelectwa kulowego, 2 dla strzelectwa myśliwskiego i 1 dla łuczników. Strzelnica łucznicza miała 100 metrów długości i po obu stronach po 8 tarcz, co dawało możliwość o dowolnej porze dnia, niezależnie od położenia słońca, strzelać raz w jedną, raz w drugą stronę. W 1930 roku przeprowadzono we Lwowie jako próbne mistrzostwa krajowe, a rok później mistrzostwa Polski stały się generalną próbą obiektu przed mistrzostwami świata.
w pierwszych mistrzostwach świata w łucznictwie, które odbyły się 23-25 września w 1931 roku w Lwowie, wystartowało 22 sportowców. Jeszcze raz powtórzę, 31 rok, Lwów, 100 metrów strzelnicy, chyba nie ma po dzień dzisiejszy takiej nigdzie w Polsce, 22 sportowców ze Szwecji. Wtedy, żeby wystartować na Mistrzostwach Świata, to naprawdę te 22 osoby to jest olbrzymia ilość. Byli to Szwedzi, Czechosłowacy, Francuzi i Polacy. Na linię strzelecką wyszedł najpierw Nestor światowego łucznictwa. No właśnie, mówię o łucznictwie sportowym, ale naprawdę myślmy o łucznictwie tradycyjnym. Oni nie posługiwali się wtedy celownikami, odważnikami, pomagaczami i tak dalej. Długi łuk, strzała. Wyszedł Gaston Quinten, który brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w 1908 roku w Londynie. Wtedy, kiedy jeszcze łucznictwo było na tych Igrzyskach Olimpijskich. I we Lwowie strzelano na odległość 30, 40 i 50 metrów do tarczy średnicy 80. I jest to ta tarcza fita, najbardziej popularna, której używamy po dzień dzisiejszy. I pierwsze miejsce wywalczył Polak Michał Sawicki. I na drugim miejscu późniejsza wielokrotnie mistrzyni świata i postać dla mnie, o której niestety zapomnieliśmy, a była postacią niezwykłą, czyli Janina Kurkowska-Spychajowa. Absolutnie dla mnie kobieta nie do opisania. I co ciekawe, Francuz, dopiero Ren Aleksandri, był trzeci na tych mistrzostwach. Także, że tak powiem, mamy taką tradycję łuczniczą nowożytną. Co ciekawe, we Lwowie produkowano też łuki. Był bardzo dobry łucznik Bruno Prugar. Zaczął produkować łuki we Lwowie. Wcześniej jego rodzina produkowała narty, sanki z racji dość bliskiej drogi w Karpaty, gdzie naprawdę te Karpaty obecnie po stronie ukraińskiej, część w Polsce, mówimy o Bieszczadach, nazwijmy to tak, one były przed wojną bardzo poważnie eksplorowane przez właśnie narciarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, że tak powiem, kilka faktów z takiego łucznictwa, no nazwijmy to nowożytnego, ale jak najbardziej łucznictwa tradycyjnego. I jeszcze, że tak powiem, dla mnie, jakby pominę mężczyzn, bo pewnie wielu ludziom ten sport się przede wszystkim kojarzy z mężczyznami, że to raczej mężczyźni strzelają częściej, co jest absolutną bzdurą. Naprawdę bardzo wiele kobiet strzela, mamy po dzień dzisiejszy niezwykle utalentowane łuczniczki. Jestem też bardzo szczęśliwy, że w dużej mierze są to moje koleżanki, że los nas w ten sposób zetknął, bo naprawdę, po pierwsze, łucznictwo to sport dla wszystkich, niezależnie od wieku i płci. I właśnie jakby postać jest dla mnie absolutnie ważna w historii nie tylko polskiego łucznictwa, ale w ogóle w historii polskiego sportu. To właśnie Janina Kurkowska-Spychajowa i jakby kiedy na stulecie niepodległości państwa polskiego, kiedy ogłoszono ranking sportowców, którzy rozsławili ten kraj w przeciągu 100 lat, rozsławili, wiesz, białego orła na czerwonym tle na świecie, ja poczułem się zobowiązany i wysłałem protest do tej komisji państwowej, bądź co bądź, dlatego że nie umieszczono tam Janiny Kurkowskiej-Spychajowej, która była multimedialistką mistrzostw świata, niezwykłą łuczniczką, legendą polskiego sportu, do tego jak na
czasy obecne niezwykłej jakości patriotką, o nazwijmy to tak. Dlatego, że to była kobieta, która przyszła na świat w 1901 roku w Starosielcach koło Białegostoku. Uprawiała szermierkę, pływanie, wioślarstwo, tenis, no inaczej. To idea, że tak powiem, sportu, kiedyś w tym kraju idea sportu była niezwykle ważna. I jakby na koniec zaczęła uprawiać łucznictwo. Co ciekawe, łucznictwo było bardzo często uprawiane w bractwach kurkowych, więc nazwijmy, że była to taka rekonstrukcja historyczna, I co ciekawe, łucznictwo istniało w programach szkolnych i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę je uprawiano. Jeśli ktoś mówi, że piłka nożna jest naszym sportem narodowym, jest absolutnie w błędzie. Jestem w stanie się kłócić o to godzinami. Co ciekawe, Janina Kurkowska z Pychajowa zaczęła trenować łucznictwo, powiedzmy, że dość późno, bo miała 25 lat. Kiedy powołano Polski Związek Łuczniczy i zaczęto organizować Mistrzostwa Polski w łukach klasycznych, i tutaj właśnie jakby łuk klasyczny lub, jak to woli, tradycyjny, to po prostu długi prosty łuk. Janina Kurkowska z Pychajowa po raz pierwszy triumfowała w tych zawodach w 1930 roku. No to już niedaleko do mistrzostw, nie? Od 1931 roku kolekcjonuje międzynarodowe już laury. Natomiast na mistrzostwach we Lwowie, gdzie tutaj tych Polaków jest naprawdę sporo. Czekaj, zdobyła brąz, tak? Dobrze, bo sobie... Tak, aha, Janina Kurkowska z Pychajowa zdobyła brąz, ale proszę sobie wyobrazić, że nie było podziału na mężczyzn i kobiety. Wszyscy startowali jednocześnie, więc ona po prostu... Bo nie było podziału na płeć, więc jest trzecia, tak, na mistrzostwach. Pierwsze mistrzostwo, po raz ostatni, bezpośrednio rywalizując z panami, wywalczyła rok później w Warszawie w strzelaniu na 50 metrów. W ogólnej klasyfikacji światowej była na miejscu trzecim za Belgiem i za Polakiem, panem Kosińskim. Też takie znane nazwisko, a drużynowo była druga za Polakami, czyli za Zygmuntem Łotockim, bardzo ważne nazwisko w polskim ucznictwie, i za Sawickim i Kosińskim. I sama pisała i wypowiadała się w ten sposób, że ucznictwo jest jednym z najdroższych i najbardziej estetycznych sportów. Nie wyczerpuje organizmu, nie jest ćwiczeniem męczącym. Z powodzeniem uprawiać go może zarówno mężczyzna, jak i kobieta i dziecko, zarówno młodzieniec lub dziewczyna, jak i osoba w starszym wieku. Kobiety mogą stosować sport łuczniczy bez żadnych zastrzeżeń. Często się zdarza, że osiągają one w tym sporcie lepsze wyniki niż mężczyźni. Zgadzam się w całej rozciągłości. Pięknie to brzmi, bo z czego szczególnie teraz, bo... Trzeba też powiedzieć kobietom, że nie muszą sobie odcinać piersi, jak Amazonki, żeby strzała... Nie, to taki poziom szaleństwa i mitu. Chyba raczej częściej bandażowano piersi, niż się ich pozbawiano. Natomiast... Się z tego cieszę, że ich nie braknie. Jednakże powiedz mi, bo łucznictwo to nie tylko i wyłącznie łuki i strzały, to także dużo innych rzeczy. Znaczy dużo, nie wiem czy dużo, zobaczymy, tak szczerze mówiąc. Kilka razy strzelałem i powiem ci, że no co, paluszki bolą, szczególnie wskazujący i środkowy. No i jeszcze wewnętrzna strona ręki, która powinna być chroniona przez karwasz. Zaraz chwilę o jeszcze opowiemy, oraz kołczan, bo to jest też bardzo przydatna rzecz. Opowiedz nam o tym. To znaczy inaczej, jeszcze jakby ten obraz łucznika właśnie z kołczanem przy pasie, w której mamy tam strzał 6 bądź 12,
z ochroną łuczną, czyli właśnie karwaszem bądź mankietem, no to te różne nazwy, to mam jakby ten obraz nie jest obrazem tak bardzo starym. Mam książkę, znaczy książkę, regulamin łucznictwa sportowego, jak się nie mylę, Łotockiego z 56 roku. Udało mi się to zdobyć w jakimś antykwariacie, przypadek zupełny, gdzie pokazuje, nazwijmy to taki sznyt łuczniczy, jeśli chciałeś się zająć łucznictwem i postrzelać na zawodach, to no właśnie, powinieneś mieć łuk, minimum 6 strzał, kołczan był akurat taką rurką, i no właśnie, osłonę palców, i tutaj jest kwestia tam rękawiczki albo takiej skórki, i osłonę przedramienia, no dlatego, że cięciwy w łukach długich mają dość dużą bezwładność boczną, więc uderzają w przedramię. Nasz zresztą łuk dość szybko wypłaca błędy. Jeśli zrobimy przeprost ręki łucznej, to dostaniemy, będziemy mieli piękny siniak mniej więcej od zgięcia łokcia aż ponad garstek. Znam takich, gdzie naprawdę potrafili sobie... najlepsi malarze świata nie wymalowaliby takich kolorów, nie potrafiliby dobrać. Więc to jest takie wyposażenie łucznika bardzo podstawowe. Natomiast w dzisiejszych czasach z racji tego, że mamy dostęp do wiedzy i potrafimy ją wykorzystać, oczywiście wchodzi też jeszcze jakby pewien element fantastyki bądź własnego upodobania. Gdy pojedziemy na mniej lub większe zawody łucznicze, łucznictwa tradycyjnego, to zobaczymy naprawdę mnogość wzorów kołczanów, mnogość wzorów mankietów łuczniczych, czyli karwaszy, bo tak się przyjęło, że karwasz jest jakby bardziej ten. Naprawdę ludzie dookoła tego też powstają mikrobiznesy, czyli łucznicy łucznikom, co jest akurat w naszym społeczeństwie chyba nienawykłym jeszcze do takiego, no właśnie, do mikrobiznesu, coś co z powodzeniem na całym świecie się sprawdza. My tak naprawdę dopiero w to wchodzimy, że można nie mieć reklamy, nie wiem, nazwijmy to w internecie czy gdzieś tam. Natomiast poczta pantoflowa działa doskonale i naprawdę, po pierwsze, mamy bardzo dobrych rzemieślników wykonujących łuki, strzały, szyjących kołczany, no właśnie, karwasze bądź rękawy łucznicze, robiących całą, nazwijmy to, infrastrukturę łucznika. Nie mamy się czego wstydzić. Natomiast takie podstawowe wyposażenie łucznika to, jak to się mówi, łuk i strzała, a kołczan po to, żebyś nie wyglądał jak fleja i nie nosił strzał w kieszeni. Pierwsze strzelanie i powiem ci, że właśnie zapamiętałem jedną rzecz, że zapytałem się, po co mi w ogóle ten karwasz? No i człowiek, który mnie akurat uczył, powiedział, no to spróbuj sobie strzelić bez niego. No i właśnie miałem przeprost ręki, jak poleciała cięciwa po ręce, to do dnia dzisiejszego, no mogę sobie przypomnieć ten gorąc i to uczucie, które mi kojarzy się w tej chwili z wielkim bólem. Od dnia tamtego, no nie strzelam bez karwasza, bo mogę przeprostować ręka, a nawet bez tego, no jednak jak ta cięciwa uderzy chociażby w nadgarstek, to może nie po pierwszym razie, ale po piątym albo szóstym razie, to człowiek bardzo to odczuwa. No tak. No to jest... ja akurat strzelam w dużej mierze bez, natomiast przy łuku długim, kiedy strzelam z długiego łuku i z lnianej cięciwy, czyli przeważnie na jakichś historycznych imprezach, to jednak potrzebuje tej osłony ręki, dlatego że te cięciwy są o wiele grubsze i mają większą bezwładność, więc taką boczną, więc uderzają też na boki.
Że no tak. Ja sobie przypominam taką jedną ciekawą historię, którą dojdziemy sobie do kolejnego pytania. Dawno, dawno temu w szkole podstawowej, jak uczyłem się matematyki, to pani pewnego razu wyciągnęła nam na lekcji liczydło. I wszyscy się zdziwili niesamowicie, mówią, ale po co mamy się uczyć na tym liczydle, jeżeli mamy kalkulatory i możemy to wszystko sobie policzyć. No ona powiedziała, że w razie, i tutaj zadziwiająca rzecz, chociaż w tej chwili się to ładnie sprawdza, w razie jakiegokolwiek konfliktu, powiedzmy, że atomowego, no powstaje coś takiego jak fala elektromagnetyczna, która niszczy wszelakie elektroniczne rzeczy na miejscu. No i gdy nauczymy się używać takiego liczydła, które jest naprawdę wyśmienitym narzędziem do liczenia prostych oczywiście rzeczy, a w późniejszym czasie ty na pewno pamiętasz jeszcze suwak logarytmiczny, tak, to też jest fantastyczne urządzenie, to dążymy do takiego pytania, czy w dniu dzisiejszym łucznictwo jest nam do czegokolwiek potrzebne? Biorąc aspekt sportowy, tak. Zacznijmy od tego aspektu sportowego, że ilość ludzi uprawiająca łucznictwo w Polsce jest naprawdę olbrzymia. Nie jest to jeszcze jakby max, ale można się zdziwić, jak wielu ludzi w Polsce urzekł ten sport i atmosfera okołosportowa. Dlatego, że Polski Związek Łuczniczy jako organizacja państwowa nie widzi łuczników tradycyjnych, który jest stanowczo więcej niż łuczników sportowych. Łucznicy tradycyjni nie posiadają dotacji i tak dalej. W większości finansują swój sport i swoje hobby tylko i wyłącznie z własnej kieszeni. Zresztą mój żart powtarzany wielokrotnie. Zabierzmy klubom sportowym w domyśle piłce nożnej, zabierzmy finanse, zróbmy Mistrzostwa Polski, zobaczymy, jak wielu ich tam przyjedzie. Natomiast Mistrzostwa Polski, które odbywają się od kilku lat w Golubiu, Dobrzyniu, w łucznictwie tradycyjnym, Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy w zeszłym roku, prawie 400 łuczników, którzy przyjeżdżają na kilka dni. Jedni śpią w przyczepie kempingowej, jedni w namiocie, jedni w hotelu. No, tu jest bardzo różnie. Naprawdę to jest tak, jakby to też pokazuje, jak ta inicjatywa działa oddolnie. Jak wielu łuczników strzela. Mamy doskonałych łuczników w łucznictwie konnym. Ja się śmieję, że to jest takie zagłębie podlaskie, ale nie tylko jest to Podlasie, bo naprawdę mamy doskonałych łuczników konnych, którzy pięknie reprezentują kraj poza granicami. Oczywiście pewnie trzeba by było ich spytać, jak wygląda finansowanie, ale z tego co wiem, w dużej mierze opierają się jednak na pieniądzach własnych bądź na różnych programach, chociażby takich crowdfundingowych. Dlatego, że organizacje sportowe nie dostrzegają łuczników. Chociaż z drugiej strony może to i dobrze, że nie ma prezesów, kombinacji alpejskich i tak dalej. Natomiast podstawową formą to, że łucznictwo jest, jak będę powtarzał, za Janiną Kurkowską-Spychajową, doskonałym sportem. Dla dzieci, dla dorosłych, dla starszych, młodszych, dla ludzi, którzy mają problemy chociażby z ruchomością, czy są na wózku, czy jest to w kwestii rehabilitacji, czy no naprawdę spektrum jest rozległe, zresztą jakby chylę czoła za wtórną pracę w wsadzeniu, że tak powiem, łucznictwa w proces rehabilitacji. To ośrodek Tarnowskie Góry, znaczy Repty Tarnowskie Góry, Krzysiu Powołowski i inni, którzy za
jakby z powrotem swoimi środkami pokazali, że w procesie rehabilitacji ludzi łucznictwo jest bardzo dobre. Chylę czoła, kupa roboty. Więc tak to wygląda. Czy łucznictwo w innym aspekcie? Podejrzewam, że większość łuczników, których znam, gdyby przyszło zapolować z łukiem, to tylko jest kwestia rozważenia, czy jest mi to potrzebne. W sensie, czy nie wiem, bo to jest, myślę, że to jest u każdego z nas odbyłoby się samodzielnie. Ja jestem wychowany w ten sposób, że w momencie, kiedy musiałbym polować, bym to robił. Do momentu, kiedy nie muszę polować, kiedy mogę zapewnić sobie i rodzinie wyżywienie po prostu przez normalną drogę, nie wiem, sklepową chociażby czy coś, to tego nie robię. Ale nie, jakby nie wzdrygam się. Mam wielki szacunek do zwierząt, chodzą mi pod oknem. Gdybym chciał do nich strzelać, to nie musiałbym wychodzić z domu. Natomiast nie robię tego, wręcz przeciwnie. Lepiej jak jest, jakby przyszła ciężka zima, to im pomagać. Natomiast tak, sprawność łucznicza i dostępność sprzętu jest taka, że nie byłoby z tym, myślę, problemu. Moglibyśmy to w ten sposób wykorzystać. No pytanie, jak zwykle, czy jest sens, tak? Natomiast w kwestii społecznej, w kwestii ruchowej, ogólnorozwojowej, w kwestii takich przyjacielskich więzi, no to inaczej, ja nie znam w Polsce sportu, który, takiego oddolnego sportu, który jakby gromadziłby taką ilość sympatycznych ludzi. No. A przy okazji można poznać takie sławy, na przykład jak ty na takim turnieju. Wiesz co, znaczy, myślę, że to, wiesz, sława jest mocno przereklamowana jak zwykle, dlatego że każdy łucznik może być tym najlepszym łucznikiem. O, tak to powiem. Powiedz mi, jeżeli ktoś po tym wywiadzie zapragnąłby rozpocząć swoją przygodę z łucznictwem, od czego warto byłoby zacząć? Od czego? Na pewno nie od kupowania sprzętu. Ja proponowałbym znalezienie najbliższego, i tutaj w cudzysłowie, klubu sportowego, dlatego że część łuczników się stowarzyszyła, czyli są stowarzyszenia, no nie wiem, choćby Stowarzyszenie Łuczników Sanoka, czy też Śląski Heimat, czy też jak, no jest ileś tam stowarzyszeń łuczniczych, potocznie nazywanych klubami. Ja się nigdy nie stowarzyszyłem, łucznicy na Zembark są zupełnie, że tak powiem, wolną kompanią, a jednak budujemy coś, no już lata wspólnie, więc ten, ja bym proponował znaleźć najbliższego łucznika z doświadczeniem. Łucznicy, na tyle, na ile ich znam, są na tyle otwartymi ludźmi, że często odległości rzędu 50 km nie mają znaczenia. Większość, 90, zaryzykuję, 95% łuczników jest skora do tego, żeby pomóc, nauczyć, pokazać. I myślę, że to będzie najlepsza droga, czyli najpierw spotkać się z kimś, kto oceni, bo my bardzo często przeceniamy swoje możliwości. Kupujemy za mocne łuki, próbujemy coś, naprawdę tą drogę można skrócić. Inaczej, moja droga łucznicza jest bardzo długa, w dzisiejszych czasach skróciłbym ją o połowę, bo są ludzie, którzy robią to lepiej, bo są ludzie, którzy mają większą wiedzę ode mnie. Z internetu nie da się nauczyć strzelać. Nie można obejrzeć, nie wiem, tutorialu i zacząć strzelać. Naprawdę pamiętajmy o tym, o wiele lepiej jest się spotkać.
Żaden łucznik, przynajmniej w moim mniemaniu, bo nie wychodzi z założenia, że ty cokolwiek powinieneś potrafić. Nie, możesz nic nie potrafić. Przychodzisz, wiesz, jak to się mówi, żeby zrobić prawo jazdy, nie musisz umieć jeździć, nie? Bo przychodzisz na, nazwijmy to, na lekcję. Są ludzie, którzy robią to, że tak powiem, zupełnie za free. Są ludzie, którzy z tego żyją, więc inaczej, jeśli możemy, to też wspomóżmy tych ludzi, czy te kluby, które zarabiają, bo jejku, to nie jest tak, że żyjemy w takim, a nie innym świecie. Ja staram się swoje treningi od 8 lat. Moi ludzie nie płacą za to, że przychodzą na treningi. Owszem, robimy zrzuty na sprzęt i tak dalej, natomiast ja fizycznie nie pobieram za to pieniędzy, bo doszedłem do wniosku, że to jest taka moja wewnętrzna misja społeczna, że jeśli mogę na małej wsi zbudować, a wychodzi na to, że zbudowałem całkiem solidny klub przez te chyba 8 lat, a zaczynaliśmy z moim synem, w sensie i z jego kolegą, strzelać po prostu pod domem. Ja wymyśliłem, że to jest doskonałe zajęcie, żeby chłopaków odciągnąć trochę od komputera, trochę od głupoty młodzieżowej. I tak w takim składzie na początku też jeździliśmy na turnieje najczęściej, że wiesz, jak to się mówi, no stary koń i dwóch młodzików, którzy mieli po nie wiem, po 13-14 lat. Więc tak to wyglądało, ale jeśli są kluby, a stać cię na to, żeby zostawić u kogoś pieniądze, to naprawdę to są dobrze wydane pieniądze i nie kombinujmy, bo my mamy tendencję do przekombinowywania, do takiego poczucia, co ciekawe, z kobietami nie ma tego problemu najczęściej, tylko z mężczyznami. Kobiety bardzo często przychodzą i mówią: nie potrafię nic, czy możesz mi wytłumaczyć? Faceci niestety tutaj zwalę na testosteron, mają to do siebie, że jeszcze dobrze nie przekroczyli progu klubu, ale już wiedzą, nie? Bo, albo coś już wiedzą. I czasami jest to trudne, ale naprawdę nie bójmy się pytać i nie bójmy się też powiedzieć, że nie wiem, że czegoś nie wiem, nie wiem, nie rozumiem i tak dalej. Są ludzie, którzy... Inaczej, każdy łucznik bez względu na staż, jeśli już strzela w okolicach roku, dwóch, to tak naprawdę już ma, może nie jest alfą i omegą, ale posiada naprawdę sporą wiedzę. Jest kanał Centrum Łucznictwa Tradycyjnego z Wrocławia, czyli kanał Piotrka Goneta. Piotrek Gonet jest łucznikiem, który wydaje mi się, że jest jednym z lepszych, jeśli chodzi o jasne wytłumaczenie teorii łucznictwa, strzału i tak dalej. Ja jestem w tej kwestii chaotyczny czasami nawet bardzo, natomiast Piotrek Gonet i te filmy, które nagrywa, z patentami, czyli właśnie, nie wiem, choćby jak przytrzymać strzałę na cięciwie i tak dalej, to są naprawdę, to jest kupa szkoleniowej roboty. One są dostępne, ale traktujmy to jako bardzo dobry wstęp lub materiał do doszkalania się, natomiast nie nauczymy się samodzielnie z tego strzelać, znaczy może się nauczymy, ale naprawdę trzeba zadać sobie pytanie, czy nie szkoda nam czasu, sprzętu i frustracji. O, tak to powiem. Niech ludzie szukają sobie po internecie najbliższego łucznika albo klubu łuczniczego. I tak, to co mówisz, to jest prawda. Warto zacząć od kontaktu z osobą, żeby wypróbować sobie, bo te łuki, ponieważ gdy się kupi łuk za mocny, to będą problemy z naciągnięciem, później ręka będzie drgać podczas celowania. To nie jest najprzyjemniejsze. Jednakże powiedz mi, na dzień dzisiejszy, jakbyś miał możliwość polecić jakieś imprezy łucznicze w stylu właśnie zawody, bądź odtwórstwo historyczne wczesnego czy późnego średniowiecza, co to by było? Co byśmy mogli polecić na terenie Polski?
Inaczej, jeśli chodzi o łucznictwo tradycyjne, a niekoniecznie z zacięciem historycznym, to jakby po mojemu Śląsk wychodzi na prowadzenie, czyli Śląski Ośrodek Łucznictwa Tradycyjnego ze swoją słynną zimową ligą 3D i maratonami łuczniczymi, myślę, że wychodzi na prowadzenie, dlatego że całkiem sprawnie i dość długo prowadzą już te imprezy i naprawdę potrafią w środku zimy na imprezie terenowej na przykład zgromadzić 160 osób. Mamy Wrocław i Las Osobowicki, gdzie Piotrek Gonet i Centrum Ucznictwa Tradycyjnego organizuje w formie tak naprawdę takiej fantastycznej, trochę RPG-owej, że tak powiem, organizuje tam Wojnę Goblinów, Goblin Wars, i to jest też bardzo taka zupełnie inna, ale bardzo fajna forma ucznicza. One są bardzo bardzo wymagające, mimo swojej formuły takiej trochę fantastycznej. Mamy Siemowitów, czyli Poznań i okolice, którzy opanowali gród w Grzybowie i oni też tam bardzo, bardzo fajne imprezy łucznicze prowadzą. Mamy, idąc jeszcze do góry, mamy Stowarzyszenie Łuczników Pomorza, potocznie Słup, którzy działają właściwie od Szczecina aż po Powarmię. Tam to bardzo fajne, że oni też jakby ubierając się w stowarzyszenie ubrali całe Pomorze, bo tam było ileś rozrzuconych ośrodków, takich mniejszych, większych, bardzo dobra impreza to Lila Zarzecka i Lidzbark Warmiński, czyli Serpentynowa Strzała. Fajna impreza w formie 3D, czyli strzelania do figur zwierząt w bardzo urokliwym miejscu. Mamy Białystok i okolice, czyli Łuczników Konnych. I tam sporo też szkoleń, może w ten sposób. Zjeżdżając w dół mamy Lublin, Lubelskie Stowarzyszenie Łucznicze, czyli Lublin Kraśnik, Klub Malibu, też organizujący imprezy. Jadąc całkiem w dół mamy Stowarzyszenie Łuczników Sanoka z ich raz w roku robioną imprezą na klasztorze, czyli turniej na klasztornej twierdzy w Zagórzu. Bardzo fajna impreza, jednocząca zarówno ludzi w strojach historycznych, jak i bez. Potem jesteśmy my, czyli tak naprawdę operujemy w Beskidzie Niskim, robimy dwa razy w roku łuczniczą Watrę, czyli jedną w maju, jedną w grudniu. Zobaczymy, co będzie w tym roku. I idąc do góry, mamy Łódź, ja zapomniałem, jak się nazywają, ale to też jakby w centralnej Polsce są oni i jest Warszawa. I tutaj jest tych klubów w Warszawie kilka. I to by było, jeśli chodzi o łucznictwo tradycyjne, tak naprawdę taki przekrój. No, te imprezy dość łatwo jest wyśledzić, jeśli ktokolwiek się interesuje, dlatego że najprostszą metodą jest skorzystanie z kalendarz łucznika. Na stronie Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego mamy zakładkę kalendarz łucznika, gdzie wszyscy wpisują imprezy łucznicze. W tabelki można zobaczyć, gdzie jest najbliżej nas, można pojechać, zobaczyć, naprawdę nikt nas, że tak powiem, nie będzie ścigał, można przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda. To jest, jeśli chodzi o łucznictwo tradycyjne, z czego mówię,
Śląsk, bo zapomniałem jeszcze oczywiście wymienić w Rybniku Heimat, przepraszam, ale Śląsk przoduje w tej kwestii. Tam jest bardzo wielu łuczników i sportowych, i tradycyjnych, i historycznych, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o imprezy historyczne, to dla mnie taką imprezą jakby pierwszą to jest jednak turniej w Biskupinie. Co ciekawe, mamy dwa najstarsze turnieje historyczne. Jeden turniej to Tarnów, o który też zapomniałem wymienić. Widzisz, tak dużo jest tych ludzi, których znam, że ja po prostu mam, nie robię tego specjalnie, że kogoś nie wymieniłem, to że specjalnie, bo ich nie lubię, tylko po prostu zapominam. Tarnów i Biskupin to są dwa najstarsze turnieje w Polsce historyczne, nieprzerwanie działające. Co ciekawe, jeden i drugi chyba mają po 10 bądź 11 lat. Jeden i drugi działa nieprzerwanie oprócz tego roku, bo obawiam się, że Tarnów się nie odbędzie, bo był w czerwcu. Obawiam się, że nie odbędzie się też Biskupin z powodu tego, co nas dopadło. Natomiast to są chyba najstarsze imprezy nieprzerwanie działające, bo było też kilka innych imprez łuczniczych, które miały swoje wzloty i upadki. Sam zresztą organizowałem takowe z moim kolegą Zetorem na ścianie wschodniej, czyli w baszni dolnej, gdzie trzy lata pod rząd ciągnęliśmy międzynarodowy turniej w takim łucznictwie tradycyjnym, ale w odniesieniu jednak historycznym. No ale jak to niestety w wielu przypadkach pieniądze się skończyły i na tą chwilę impreza jest już któryś rok zawieszona. Ale jeśli ktoś miałby pojechać na imprezę taką historyczną, gdzie łuk nie jest kwiatkiem do kożucha, tylko jest, że tak powiem, na pierwszym miejscu, to Tarnów, Biskupin, Grzybowo, no Racibórz bodajże też, chociaż ja przyznam, nie byłem w Raciborzu ostatnimi czasy, więc nie wypowiem się. Tak na sam koniec jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, bo z racji tego, że prowadzisz firmę, to masz jakiś asortyment, którym można by było się też uraczyć u ciebie. Czy to są strzały tylko, czy coś jeszcze? To znaczy, jakby moja manufaktura to strzała, w dużej mierze strzała. Owszem, mam też trochę akcesoriów w stylu, jak denerwowały mnie plastikowe tuby na strzały, które się pojawiały na turniejach historycznych, to razem z miejscową garbarnią i doszliśmy do wniosku, że można zrobić te tuby bardzo wytrzymałe, takie, że można na nich siedzieć, więc nie połamiemy strzał, ale jednak oprzyte jeleniem naszym, karpackim i tak dalej, więc trochę akcesoriów też posiadam. Natomiast to są takie moje, jakby ta droga tej manufaktury jest dość długa. I był taki moment, że ja bardzo nastawiałem się na taki sklep internetowy, gdzie można kupić wszystko. Ale po przemyśleniu doszedłem do wniosku, że jeśli ja skupię się na wszystkim, to nie będę robił tego dobrze, co tak naprawdę najbardziej mnie kręci i czemu jakby wiem, że mogę najbardziej się poświęcić, tak? Więc strzale, a z przewagą strzały historycznej. Chociaż oczywiście, żeby się utrzymać, robię strzały tradycyjne, takie, nazwijmy to według wzorów bardzo nowoczesnych. Natomiast skupiam się w dużej mierze na strzale historycznej. I to jest jakby, to jest taki najstarszy rdzeń tej mojej manufaktury. Natomiast tak, strzały, akcesoria do budowy strzał,
czyli promienie, groty, lotki, nie wiem, osady. No, wszystko do tego, żeby też samemu zbudować strzałę. Na ile mogę, na tyle dzielę się wiedzą, dlatego że ja też sporą część tej wiedzy dostałem od ludzi, którzy no, są w jakiś sposób moimi mistrzami. Więc, jak to mówią, nie wszystko jest na sprzedaż. Raczej chętnie dzielę się wiedzą, o tak to powiem. Natomiast tak, można u mnie dostać zarówno gotowy wyrób, jak i części składowe. Staram się dobierać, no właśnie, osławiony spin do łuku. Promienie sprzedaję właściwie tylko i wyłącznie w pakietach 6 lub 12 sztuk, które są dobrane pod względem spinu, wagi. Raczej rozrzut wagowy nie przekracza, w 12 sztukach nie ma prawa przekroczyć grama, więc no staram się to robić dobrze, no, w takim standardzie, że każdy inaczej, można strzelać z naprawdę nie wyszukanego łuku. To jest jeszcze, że tak powiem, taka dygresja. Ja to zobaczyłem w Chinach na turnieju, że bardzo wielu ludzi tam strzela z takich sobie łuków, ale mają bardzo dobrze dopracowane strzały. I to jest ta mentalność, która u nas dopiero od niedawna się rodzi. U nas ludzie bardzo dużo potrafili wydać za super łuk, natomiast potem byli zdziwieni, że ten super łuk nie działa, bo niestety no, oszczędzali na pociskach. więc tak to wygląda. Zmienia się to powoli. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie na dobrej drodze, że ludzie zrozumieją, że nie tylko i wyłącznie łuk, ale najbardziej strzały są potrzebne do strzelania z tego łuku tradycyjnego, co zachęcam niesamowicie wszystkich naszych słuchających do odwiedzenia twojego fanpage'u na Facebooku, bo jest, i tam zobaczenia, jak wygląda w ogóle to, czym się zajmujesz. Ja ci bardzo dziękuję za fantastyczną rozmowę, bardzo duża ilość informacji dzisiaj została powiedziana do internetów, więc miejmy nadzieję, że ludzie z tego skorzystają, bo no warto, a przy okazji łucznictwo jest fantastycznym sportem. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Moim gościem był Włodzimierz Woźnica. Ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa.